Witam wszystkich w dzisiejszym komentarzu walutowym. Nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Elliotta. Na początku, zanim zacznę omawiać sytuację techniczną i fundamentalną na poszczególnych parach walutowych, proszę tylko o informację, czy wszystko jest w porządku, czy jestem dobrze słyszalny, nie ma żadnych przebić, trzasków, czy po prostu przekaz mogą Państwo spokojnie odebrać. Dobrze. Mam informację, że wszystko jest w porządku, więc zaczniemy dzisiejszą analizę. Zacznijmy analizę od indeksu dolara amerykańskiego, najbardziej popularnego indeksu, czyli chodzi o to, że US Dollar Index, który Państwo widzą na swoim ekranie, jest to najpopularniejszy sposób obliczania wartości dolara amerykańskiego, gdyż tych indeksów jest kilka, a jest to m.in. indeks preferowany przez portal informacyjny Bloomberg. Ja zresztą też często śledzę ten indeks i kilkukrotnie już go Państwu pokazywałem, a mogą go Państwo znaleźć na wielu darmowych portalach dostarczających dane. Co jest istotne w tym indeksie? Po ostatnim posiedzeniu Fed, tak, ta potężna świeca spadkowa, 6-procentowa korekta na dolarze amerykańskim. Ostatnie posiedzenie Fed wyraźnie wybiło rynek ze stanu równowagi. Pod kątem teorii fal Elliotta możemy uznać, że był to czas, gdzie zakończyły się proste formacje, bo do tej pory, zwłaszcza pierwszy kwartał, powiedzmy pierwszych 10 tygodni kwartału pierwszego 2015 roku, była dość łatwa pod względem teorii fal Elliotta. Układy były proste, zazwyczaj dominowały korekty. Proste korekty, które najczęściej występują w konkretnych falach. Bardzo dużo trójkątów w falach czwartych się budowało, które były dość łatwe do gry. Zresztą Państwo pamiętają, praktycznie całego trójkąta na euro-dolarze udało nam się rozegrać wraz z wybiciem w dół. No i wiadomo, że jak to jest na rynku, zazwyczaj musi przyjść moment skomplikowania, bo te układy były już za proste i to potężne wybicie rynku ze stanu zrównowagi ewidentnie zaburzyło nam obraz. Początkowo można było różnie interpretować tą korektę spadkową, co jest ważne. Sytuacja techniczna na samym indeksie dolarowym nie pokrywa się, czy nie jest tak samo klarowna na poszczególnych parach walutowych, więc też mamy tu pewien rodzaj komplikacji, bo zazwyczaj sytuacja na tym indeksie pokrywała się dokładnie z sytuacją na euro-dolarze, choć teraz ewidentnie struktury falowe są inne. Najprawdopodobniej na dolarze amerykańskim zakończył się korekcyjny trójkąt. To gwałtowna deprecjacja ukształtowała nam falę A w trójkącie, mieliśmy dalej falę B, falę C, D i E, zakończenie trójkąta i na razie być może już kształtuje się kolejna fala wzrostowa albo zakończy się dopiero fala pierwsza, jakaś korekta i dalszy ruch wzrostowy. Moment zakończenia tej korekty jest prawdopodobnie za nami, co też dość dobrze już widać na większości par walutowych. Na większości poza euro-dolarem i do euro-dolara wrócimy na samym końcu. Mówię na większości par walutowych, ponieważ mieliśmy taki moment wybicia i trudno było zobaczyć, co tak naprawdę jest rozgrywane. Układy były dość skomplikowane, mało klarowne i co najgorsze, realizowały się formacje falowe, które mają zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia. Natomiast na tym polega rynek i na tym polega analiza techniczna, że układy, które dość rzadko występują, będą oczywiście momenty, które się pojawiają. Najprawdopodobniej zakończył się już trójkąt na parze walutowej funt szterling kwotowany względem dolara amerykańskiego. Może pokażę go najpierw na wykresie 4-godzinowym. No, najlepiej jest ten układ opisać obecnie jako trójkąta w fali czwartej. Ja początkowo podejrzewałem, że być może fala czwarta zakończyła się etap wyżej i cały nowy impuls z zygzakiem będzie budowany. Natomiast przebicie dna praktycznie zniwelowało ten scenariusz. Po Fedzie ukształtowana fala A, następnie gwałtowny ruch powrotny ukształtował nam falę B, C, D, E, zakończona fala czwarta i buduje się nowy impuls. 1, 2, 3. Prawdopodobnie fala czwarta mogła już się zakończyć. Na wykresie dłuższym terminie, czyli na wykresie dziennym również widać tego trójkąta.
Fala czwarta większego stopnia, która pierwotnie była oznaczona w tym miejscu, okazało się, że najlepiej w tym miejscu pasuje jednak układ kończący falę czwartą niższego stopnia. I tak od szczytu mamy jedynkę, dwójkę, dopiero trójkę w tym miejscu na nowych minimach, czwórkę, no i nowe minima zostały już przebite i najprawdopodobniej buduje się dalej piątka spadkowa, której target spadkowy zlokalizowany jest w rejonie 1,42 i do tych poziomów też możemy zmierzać. Co jest istotne, sytuacja na tej parze walutowej dość dobrze odzwierciedla sytuację na indeksie amerykańskim, choć nie ukrywam, że nie była łatwa do rozegrania. Obecnie widzimy dość silny ruch spadkowy, co pewnie jest spowodowane publikacją danych, które miały miejsce o godzinie 10.30. Natomiast dzisiaj analizujemy poszczególne pary walutowe w większym interwale czasowym, więc te intradayowe wahnięcia pozostawimy sobie z boku. Przejdźmy do kolejnej pary walutowej, czyli do dolara australijskiego notowanego względem dolara amerykańskiego. W przypadku tej pary walutowej wcześniej zakończyła nam się wydłużona korekta płaska WXY, która ukształtowała nam większą falę czwartą. To było mniej więcej przed okresem, gdy mieliśmy przerwę z webinarami, co było związane z innymi moimi obowiązkami, gdyż spotykałem się z klientami banku BZWBK w poszczególnych makroregionach. Miałem taki krótki roadshow. Mniej więcej od tego momentu faktycznie czwórka została ukształtowana. Nowa fala impulsowa zbudowała jedynkę i najprawdopodobniej, to już zresztą pokazywałem w ostatnich komentarzach, najprawdopodobniej zakończył się podwójny zygzak WXY, który ukształtował nam falę drugą. Obecnie silny ruch spadkowy również sugeruje, że powinniśmy dalej podążać w kierunku południowym. I w przypadku tej pary walutowej, no oczywiście te potencjały spadków są dość duże, bo nawet do okolic 0,70 taka przecena może być kontynuowana. Na razie ukształtowana jedynka, dwójka w tym impulsie, więc ten ruch spadkowy zdecydowanie głębiej powinien sięgać. Tym bardziej, że istotne jest to, że już od początku sesji widzimy taką tendencję osłabiającą tą parę walutową, czyli umacniającą najprawdopodobniej dolara amerykańskiego. Następny cross, któremu się przyjrzymy, to skorelowana ujemnie z tą parą walutową para amerykańska, czyli dolar amerykański notowany względem dolara kanadyjskiego. No i w przypadku tej pary walutowej zdecydowanie większe zamieszanie. Tego trójkąta już pokazywałem od dłuższego czasu. Może najpierw pokażę go faktycznie na wykresie dziennym. Początkowo sądziłem, że trójkąt mógł się zakończyć w tym miejscu, czyli zdecydowanie szybciej. Jednakże jak się okazało, ta konsolidacja jest kontynuowana, co jednak dobrze koresponduje z długością fali drugiej, w sensie długością czasową. Zazwyczaj fala czwarta i fala druga powinna być w tym stopniu powiązana, co jeszcze lepiej jest widoczne na tym wykresie tygodniowym, gdzie również ta fala czwarta, widać, że już odpowiednie proporcje falowe ma z falą drugą. Wracając do wykresu czterogodzinowego, znowu bardzo trudna formacja do zagrania, bo po ukształtowaniu fali A mieliśmy bardzo skomplikowaną falę B, tak naprawdę podwójnego zygzaka, niezwykle skomplikowanego, no i po tym zygzaku znowu nic łatwego, kolejny zygzak, który ukształtował się w formie występującej bardzo rzadko, bo zygzaki to najczęściej formacje, gdzie mamy dynamiczną falę A, niewielką korektę budującą falę B i dalej dynamiczną falę C. Natomiast ten zygzak ukształtował nam falę A, następnie wydłużoną korektę płaską w fali B, która zniosła 70 kilka procent zygzaka. Zygzak jest ważny do momentu, maksymalnie fala B w zygzaku może znieść tych 88,6%, nie może przebić 90%. Więc bardzo głębokie zniesienie jeszcze wydłużoną korektą płaską, co praktycznie nie występuje w podfali B, bo ponieważ podfale B najczęściej są zbudowane z trójkąta lub innego zygzaka. No i kolejna przecena. W tym miejscu publikowałem dwa sygnały FX, które w dalszym ciągu są aktualne. Najprawdopodobniej zakończona fala C, zlecenie zabezpieczające, załamujące układ spadkowy poniżej tego poziomu.
No i prawdopodobnie buduje nam się kolejna sekwencja zygzakowata, która nam ukształtuje falę D. Po uformowaniu fali D jeszcze jedna korekta, koniec fali E, koniec trójkąta i powrót do trendu wzrostowego w stronę 1,30. Co jest istotne, sytuacja na tej parze walutowej ma doskonałe odzwierciedlenie w notowaniach ropy naftowej, która również ukształtowała trójkąta. Tam wprawdzie trend jest odwrotny, bo mamy bardzo silny trend spadkowy, ale w trendzie spadkowym na ropie mamy również ukształtowaną falkę A, B, C i budowana jest obecnie fala D. Więc dalsza tendencja, której bym się spodziewał, czyli słabnącej ropy naftowej, która sprowadzi notowania tego surowca w okolice 40 dolarów, przełoży się na osłabienie kanadyjskiej waluty, co w przypadku takiego kwotowania, gdzie dolar kanadyjski jest drugą walutą w kwotowaniu, będzie skutkować dalszymi wzrostami tego krosa, dalszymi wzrostami tej pary walutowej. Może na moment powrócę do dwóch poprzednich par walutowych, gdyż nie wspomniałem, w którym miejscu będą negowane długoterminowe i średnioterminowe impulsy spadkowe. Najpierw dolar australijski względem dolara amerykańskiego. Długoterminowy impuls spadkowy zostanie zanegowany po przebiciu okolic 0,7940, natomiast średnioterminowy po wybiciu szczytu tej podfali drugiej w nawiasie okrągłym, czyli 0,7742 mniej więcej te okolice. A w przypadku popularnego kabla, no kluczowy będzie poziom, można powiedzieć, tej konsolidacji, a dokładnie szczytu ukształtowanego w rejonie 1,4985, czyli możemy powiedzieć, że przybicie 1,50 może oznaczać negację dalszego ruchu spadkowego. Co jest ważne, jeszcze w przypadku tej pary walutowej, jeśli faktycznie dojdzie do przebicia dna, to będziemy mogli zakończyć większą falę pierwszą i może nastąpić silniejsza 2-3 figurowa korekta wzrostowa, po której jednak ta dalsza tendencja deprecjonująca wartość tej pary walutowej powinna nastąpić. Po dolarze kanadyjskim, którego już dość dobrze przeanalizowaliśmy, przejdźmy sobie do następnego waloru, do dolar jena i tu znowu nic prostego, nic łatwego, do złotówki zaraz wrócimy, dolar jen. Dlaczego nic łatwego, nic prostego? Najpierw wykres dzienny, zakończony trójkąt w fali czwartej. Natomiast patrząc po długości tej fali pierwszej, może odmierzmy ją sobie jakimś prostokątem, tak? Najczęściej fala piąta jest równa długości fali pierwszej. Czyli widzimy, że ten potencjał wzrostu wypada aż w rejonie 126, czyli znowu 500 pipsów wyżej. No i po zakończeniu tego trójkąta co się stało? Najprawdopodobniej tu mamy zakończenie trójkąta fali czwartej i to jest bezwzględny poziom załamujący nam układ wzrostowy, czyli poziom 118,20. A po zakończeniu tego trójkąta najprawdopodobniej ukształtowana fala pierwsza dość mało klarownym impulsem wzrostowym, ale jednak no i niesamowicie skomplikowana Elliottowska korekta, która zbudowała falę drugą. Fala druga to najczęściej prosty zygzak. Natomiast tutaj mamy bardzo rzadko występującą strukturę. Myślę, że rzadziej niż jedna takich formacji jak te, które obecnie są na wykresie, nie zobaczymy częściej niż raz na kilkadziesiąt czy kilkaset formacji. Tak naprawdę mamy tutaj podwójnego zygzaka, ale co jest istotne, jego struktura. Szybka fala A w pierwszym zygzaku, skomplikowany trójkąt, który zbudował nam falę B i szybka fala C. Drugi zygzak. Jakby w tym miejscu zakończyła się fala druga, to byłoby to standardowa korekta występująca bardzo często. No i już można było sugerować po tej mocnym wybiciu, że to w tym miejscu nastąpi koniec. Jednakże w przypadku tej pary walutowej nie został powielony scenariusz z indeksu dolarowego i mieliśmy kolejne tąpnięcia, które najprawdopodobniej ukształtowało nam następną formację korekcyjną, czyli był zygzak. Fala W, czyli pierwszy zygzak. Następnie trójkąt, który zbudował nam falę X, czyli tą tylko trójkę korygującą. No i potrzebujemy drugiego zygzaka i mamy A, B, C. I drugi zygzak, czyli fala Y zakończona. W tym miejscu najprawdopodobniej zakończyła się fala druga. Po niej podfala pierwsza. Obecnie budowana jest wydłużona korekta płaska, która najprawdopodobniej zakończy nam podfalę drugą i ta tendencja wzrostowa na wybicie szczytu 122
i dalej w stronę 126 powinna być kontynuowana. Ten długoterminowy poziom załamujący układ wzrostowy już Państwu podałem, to są okolice 118-20, natomiast w średnim terminie 118-70, czyli dołek tej falki drugiej. On nie powinien zostać przełamany. Następny walor i już po nim przyjdziemy sobie do najpłynniejszej pary walutowej, do euro-dolara, czyli następny walor to nasz cross, czyli dolar złoty. W przypadku tej pary walutowej istniały podejrzenia do tej pory, że być może ten długoterminowy trend, może go nawet pokażę na wykresie tygodniowym, ten długoterminowy trend został zakończony, natomiast najprawdopodobniej jeszcze nie. Ten trend zapoczątkowany w okolicach 3 zł, tak naprawdę 2, bodajże 96, no przeszło złotówkę umocnienia. Natomiast najprawdopodobniej jeszcze trend się nie zakończył. Aby można było uznać trend za zakończony, po pierwsze, dołek fali czwartej trójkąta powinien zostać wybity, czyli jak się nie mylę, są to okolice 3,64, to jest ten kluczowy poziom. Druga sprawa, od szczytu powinny się ukształtować 5 fal spadkowych. Poziom 3,64 nie został przełamany, a od szczytu mamy ewidentną formację korekcyjną, czyli znowu falę ABC, która ukształtowała nam pierwszego zygzaka, falę W, korekcyjną trójkę, która zbudowała nam X-a i kolejnego zygzaka ABC, który zbudował nam falę Y. Żeby potwierdzić ten ruch, potrzebujemy przebić jeszcze lokalny szczyt w okolicach 3,82. Na chwilę obecną mamy piękną jedynkę, dwójkę, trójkę. Być może jakiś trójkąt, przebicie ukształtowałoby czwórkę i byłaby to pierwsza podfala w większym ruchu wzrostowym i byłoby to potwierdzenie zakończenia tej korekty spadkowej i kontynuacji ruchu wzrostowego na wybicie szczytu 3,96 i wyżej w stronę 4 zł i 4,20. To jest cały czas realne. Ten wariant potwierdza nam sytuację na dolarze amerykańskim. No oczywiście trochę psuł nam scenariusz wzrostowy na tym walorze umacniający się złoty, natomiast umacniający się złoty, który powodował osłabienie tego kursu, umacniający się złoty był spowodowany między innymi oczekiwaniami, że Rada Polityki Pieniężnej w Polsce zakończy tendencję obniżek stóp procentowych, natomiast ewentualna dalsza prognoza Rady Polityki Pieniężnej, która na kolejnych posiedzeniach będzie publikowana, w której to, jeśli okazałoby się, że inflacja dalej nie chce odbijać, to najprawdopodobniej ta tendencja zostałaby odwrócona i złoty dalej traciłby na wartości i byłby to drugi impuls do wzrostów na dolar złoty. I przechodzimy sobie już do ostatniej pary walutowej. Pary walutowej na tą chwilę najbardziej skomplikowanej swoim układem technicznym, gdyż mamy tutaj tak naprawdę kilka scenariuszy. Znowu po Fedzie dynamiczny zygzak ABC, bardzo silny powrót 400 pipsów i wybicie szczytu, czyli nie udało się takiego ładnego trójkąta utworzyć. Co może się budować? No tak naprawdę jesteśmy w pewnym rężu. Istnieje możliwość taka, że zbudowała się fala A, następnie WXY ukształtował nam falę B i będziemy podążać w okolice 1,10 na wybicie tego potrójnego szczytu, na ukształtowanie fali C i zakończenie korekty płaskiej, które zbudowałoby falę drugą. Natomiast moim zdaniem obecnie jest to mniej możliwy scenariusz, mniej prawdopodobny. Aby taki ruch był możliwy, to na czwartkowej konferencji prasowej Mario Draghi musiałby w jakiś sposób wyraźnie umocnić euro i tylko takie wydarzenie mogłoby umocnić i spowodować realizację tego scenariusza. Bardziej skłaniam się już ku wersji, która nie jest zaznaczona na razie na wykresie, czyli że w miejscu oznaczonym jako fala X zakończyła nam się pierwsza fala w trójkącie, może na szybko to zaznaczę. Obecnie buduje się druga fala w trójkącie, no i jeszcze bym potrzebował falki C, D, E, końca trójkąta i powrotu do ruchu spadkowego, dalszego tąpnięcia. Czemu tak? Ponieważ cały problem to jest ten ruch spadkowy. No idealnie byłoby, gdybyśmy mogli rozpisać ten ruch jako A, B, C,
podwójnego zygzaka i zakończyć falę drugą w tym miejscu. No i rozpocząć dalszy impuls spadkowy. Natomiast problem jest taki, że ten ruch spadkowy, aby w tym miejscu można było zakończyć korektę, to ten ruch spadkowy musiałby mieć 5 fal, a to jest ewidentnie trójfalowy ruch. Nie da się go rozpisać jako ruch pięciofalowy. Dlatego prawdopodobnie pewna bardziej skomplikowana korekta i dopiero okaże się, co zostanie wygenerowane. Raczej ja będę pozostawał z boku, bo zarówno wystrzał w stronę fali C jest możliwy, jak i na przykład mniejszy wzrost i kontynuacja trójkąta i dalszy ruch spadkowy. Jednak wariant dolarowy, który ciąży, plus do tego fundament po stronie Europejskiego Banku Centralnego, który jednak skupuje obligacje krajów strefy euro, no to są dwie rzeczy, które powinny w dalszym ciągu negatywnie wpływać na perspektywę na tej parze walutowej. W dzisiejszym komentarzu walutowym to jest wszystko. Zachęcam do obejrzenia dzisiejszego komentarza popołudniowego, w którym to postaram się nakreślić lepiej sytuację na euro-dolarze. No i odsyłam oczywiście w czwartek na godzinę 10:30 do bieżącej analizy technicznej Daytradera, w której to porozmawiamy już o poszczególnych crossach na intradayowych interwałach czasowych, czyli wykresy godzinowe. Tym bardziej zachęcam, ponieważ czwartek, posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, konferencja Mario Draghiego, więc na pewno w godzinach popołudniowych w czwartek będzie się dużo działo i warto zupdate'ować swoje analizy przed tymi wydarzeniami.